dla podobnie jak i wszystkie poprzednie były bardzo ciężkie, bo cały czas nam się gotował silnik i takim tempem dosyć, nazwałbym to spacerowym, podróżowaliśmy, ale na ostatni odcinek zaryzykowaliśmy wszystko. Pominęliśmy wszystkie procedury bezpieczeństwa, jeśli chodzi o silnik. Właściwie to było bardziej prawdopodobne, że silnik wybuchnie, niż że nie wybuchnie. A na szczęście nie wybuchł i obroniliśmy trzecie miejsce drugiego dnia.